Poznaj dzisiaj ze mną roślinę stymulującą układ odpornościowy, która może stanowić obronę przed bakteriami, wirusami czy grzybami. Można ją rozważyć w terapiach onkologicznych, ale również w chorobach kobiecych. Oczywiście nie są to jedyne zastosowania tej rośliny. Jeśli jesteś ciekaw, jakie jeszcze właściwości posiada dzisiejsza roślina, to pozostań ze mną dziś na dłużej. Dziś coraz częściej mamy do czynienia z chorobami nowotworowymi. Może to oczywiście być wynikiem przewlekłych infekcji bakteryjnych, wirusowych, czy też grzybiczych. Stąd roślina, o której dziś będzie mowa, może być bardzo w tym pomocna. Oczywiście nie tylko przewlekłe infekcje, ale też niewłaściwy styl życia, przepracowanie, nadmiar stresu, niewłaściwe żywienie, brak ruchu, to też czynniki, które mogą się przyczynić do rozwoju tego typu schorzeń. Dzisiaj porozmawiamy o sać cukonopiastym. Roślinie, która porasta pod mokłe tereny. Często spotkać możemy ją przy rowach, jeziorach, stawach czy łąkach podmokłych. Tutaj mamy właśnie strumyk i stąd ta roślina się tutaj zjawiła. Często właśnie jadąc autem możemy zauważyć różowe kwiaty i często, bardzo często jest to właśnie sadziec konopiasty. Konopiasty z tego względu, że liście przypominają liście konopi. Zapach tych liści jest dosyć... Specyficzny, charakterystyczny, zakwita od lipca do września, i w tym czasie powinniśmy to kwitnące ziele zbierać. Korzeń z kłączami również można by było zbierać, choć dziś bardziej korzysta się z kwitnącego ziela. Pościnałam trochę tej rośliny, aby pokazać Wam ją bardziej z bliska. Jak widzimy, jest charakterystyczny rozkład tych liści, które są takie pierzaste. No i faktycznie przypominają nieco liście konopi. Łodyga, jak widzimy, jest dosyć sztywna, różowawa. Roślina porasta tak około do metra 70. Oczywiście może się zdarzyć, że może być nieco większa. Kwiaty, jak widzimy, pojawiają się. Na zakończeniach łodyżek pojedynczych i są takie różowawo-białawe, po przekwitnieniu tworzą taki puch. Często właśnie na tych kwiatach możemy dostrzec motyle, pszczoły czy też inne owady, dlatego, że jest to roślina miododajna. Chętnie też jest uprawiana jako bylina w ogrodach, często właśnie przy oczkach wodnych, bo wiemy, że lubi właśnie stanowiska mokre i wilgotne. Roślina może stanowić bardzo piękny dodatek do bukietów letnich, bo ma bardzo dość ciekawe te kwiaty. Co zawiera cennego kwitnące ziele? To przede wszystkim, co jest takie bardzo tutaj istotne laktony seskwiterpenowe te substancje, które działają cytotoksycznie wobec komórek nowotworowych, ale. Związki te działają też silnie wirusostatycznie, ogólnie wirusobójczo, też przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Co ważne, substancje te są rozpuszczalne w alkoholach, stąd jeśli chcielibyśmy wykorzystać tutaj ten potencjał, to powinniśmy sięgać po nalewkę. Tutaj też mamy takie piękne właśnie stanowiska tej rośliny. Widzimy ewidentnie tutaj wodę przepływającą, ale byliśmy przy składzie rośliny. Laktony seskwiterpenowe, te, które mają tutaj głównie działanie przeciwnowotworowe. Oczywiście są to nie jedyne składniki, bo mamy też olejek eteryczny, gorycze, saponiny, flawonoidy, inulinę. Ogólnie polisacharydy immunostymulujące, które właśnie mają to działanie takie poprawiające odporność. Z tego względu, że roślina zawiera śladowej ilości alkaloidów pirolizydynowych, podobnie jak podbiał czy żywokost, straciła znaczenie w lecznictwie. Ale. Ilość tych substancji tak naprawdę jest znikoma i oprócz tego, że są te substancje, są także inne, które mają działanie hepatoprotekcyjne, więc nie ma tutaj tak naprawdę obawy o ten ich potencjał toksyczny. Oczywiście warto tu jednak zachować tą ostrożność i nie stosować tej rośliny ponad dwa tygodnie, jeśli po prostu obawiamy się tych alkaloidów. Obecność fitosteroli w roślinie sprawia, że może być też skutecznie stosowana w przypadku przerostu gruczołu krokowego. Także panowie, to również ziele dla was, nie tylko dla pań, bo na początku mówiłam, że jest też polecana przy chorobach kobiecych. W przypadku zapalenia macicy, jajników czy jajowodów może znaleźć zastosowanie i warto łączyć ją wtedy z kwawnikiem, nagietkiem, rumiankiem czy po prostu też przywrotnikiem. I tutaj, panie, możecie robić na z tych roślin albo przygotować pojedyncze nalewki z poszczególnych roślin. Teraz zadacie pytanie, jak przygotować nalewkę tutaj z kwitnącego sadca konopiastego? Ano w taki sposób, że potrzebujemy ścięty te kwitnące ziele, które drobno rozdrabniamy i zalewamy tutaj alkoholem 45-60% w proporcji 1 do 10. Po uzyskaniu 10 części pomiesięcznej tutaj maceracji, możemy przyjmować taką nalewkę po 2 do 4 ml dziennie, trzy razy w ciągu dnia z odrobiną wody. Tak jak powiedziałam, polecałabym stosować tę roślinę do dwóch tygodni, czyli zrobić sobie tutaj taką kurację dwutygodniową, a następnie przerwę i za jakiś czas, za za kwartał, za trzy miesiące znowu wprowadzić. Z kwitnącego ziela można zrobić macerat. Macerat w proporcji 1 do 1. Taką roślinę zalewamy przegotowaną letnią wodą, odstawiamy na te 8 godzin, a następnie popijamy sobie po 15 ml. Oczywiście taki macerat można sobie zamrozić w kostkach na lody, albo po prostu zakonserwować dodatkowo alkoholem 40% w proporcji 1 do 1 i wtedy przyjmujemy po 10 ml 3 razy dziennie. Można oczywiście zrobić napar z tej rośliny. Tutaj 2 gramy na szklankę wody zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na przynajmniej 30 minut. Warto pić taki napar pół godziny przed posiłkami, dlatego, że będzie wzmagał wydzielanie soków trawiennych. Działa żółciopędnie, żółciotwórczo, co jest właśnie polecane często w dolegliwościach trawiennych. Co jest ważne, w większych ilościach może działać przeczyszczająco, ale to głównie tutaj w formie korzenia. I tutaj taki korzeń powinniśmy przyjąć no przynajmniej te 3 gramy, a nawet i 5 gramów. Oczywiście z korzenia można zrobić też odwar, który gotujemy te 20 minut, i taki odwar pomoże nam przy skurczach przy wzdęciach, silnych wzdęciach, ale też przy zaparciach. Warto skorzystać. Jest to roślina, która bardzo korzystnie wpływa na pracę wątroby, pęcherzyka żółciowego, czy śledziony, więc warto o niej pamiętać. Również gdy grozi nam kamica żółciowa albo już mamy tą kamicę, warto także wprowadzić tą roślinę. I co ciekawe, może być też pomocna w przypadku kamicy moczowej. Korzystnie wpływa też na układ moczowy. Szczególnie jeśli jest problem z zastojami moczu, jeśli jest tutaj tendencja do obrzęków, do gromadzenia się wody, warto również przyjmować wyciągi wodne z tej rośliny. Jako, że wpływa korzystnie na układ odpornościowe, immunostymulująco. Warto o niej pamiętać przy pierwszych objawach przeziębienia, grypy, kataru czy też ogólnie nierzytów, oskrzeli czy płuc. Wtedy się fajnie sprawdzi, warto wtedy przyjmować z niej napary, ale tak jak powiedziałam, nalewka również jest tutaj warta rozważenia i za granicą roślina ta często występuje właśnie w preparatach na grypę, na przeziębienie. Jest jednym ze składników. Jeśli chcemy mieć taki lepszy tutaj efekt Immunostymulacji, oczywiście takie preparaty przyjmujemy przed pojawieniem się infekcji, to warto łączyć ją z preparatami jeżówki, babki czy też na przykład żeńszenia. Wtedy będzie wzmocnione działanie. A tutaj przed nami przywrotnik, o którym dziś wspominałam, typowym zioł kobiecym, które sprawdzi się do wzmacniania mięśni macicy. Dla kobiet, które mają problem z utrzymaniem ciąży, czyli po prostu mają tutaj braki progesteronu, to ta roślina powinna być rozważona właśnie w terapii. Pomaga uregulować cykl miesiączkowy. Warto ją łączyć również z konopiastym, o którym dzisiaj mówimy. Tutaj mamy piękne skupisko sacca konopiastego. Zbieramy go tak, jak powiedziałam, w fazie zakwitu. Z kolei korzenia na początku wiosny czy też jesienią. Możemy oczywiście posuszyć sobie ziele. Ważne, by było to w ciemnym miejscu. Sprawdza się w przypadku puchliny wodnej, czyli gromadzenia się wody w organizmie, w obrzękach. Warto sobie zrobić taki ocet, zalać ten surowiec ciepłym octem, to może być nawet najzwyklejsze spirytusowe, 10%, a następnie przecierać obrzęknięte nogi. To może być takie dodatkowe wsparcie. Sprawdza się również w przypadku chorób reumatycznych, takich gdzie dochodzi do zesztywnienia, czy też bólach. Warto wtedy też pamiętać o tej roślinie, stosować ją wewnętrznie i zewnętrznie. Pomaga też w przypadku chorób skórnych, i tutaj możemy robić okłady z świeżych liści na jakieś rany, oparzenia, czy też nawet takie wypryski poważne. Można również przygotować sobie macerat olejowy i ten macerat stosować do przecierania takiej chorej skóry, która jest też dotknięta egzemą, czy tak jak powiedziałam, obrzęknięta. Opuchnięta, wtedy takie coś może być tutaj też pomocne. Kiedyś liście wykorzystywano również w okładach przy bólach reumatycznych. Ogólnie przy takich problemach stawowych okładano staw dwoma, trzema warstwami tych liści. Wcześniej taką skórę smarowano jakimś tutaj smalcem a następnie przykładano ściśle do tej skóry, na to dawano jakąś pączochę, czy po prostu bandażowano, żeby lepiej trzymało się tego stawu. A następnie po wyobschnięciu po prostu ściągało się to. Tutaj przed nami piękny krzew czarnego bzu. On również zadba o naszą odporność i można oczywiście go też połączyć sobie sadzcem konopiastym w formie herbatki. Ważne, aby te owoce były obrobione termiczne, abyśmy ich nie spożywali surowych. Mogą być albo Posuszone albo po prostu przegotowane i w takiej formie przygotowujemy, żeby też zadziałać na naszą odporność. Mają działanie przeciwwirusowe. Dodatkowo można to dać sobie tutaj korzeń jeszcze imbiru. Mamy tutaj odrobinę. Owoców, czarnego bzu. Oczywiście nie zbieramy zielonych, niedojrzałych, tylko zawsze te ciemne, czarne owoce. Tutaj mamy właśnie piękny teren, bo kilka tak naprawdę roślin się tutaj pojawia. Tutaj mamy jeszcze wieżbę i pamiętamy, że korzystamy z kory wieżby, z jej liści, z jej pączków w przypadku chorób reumatycznych. Ogólnie, jeśli interesuje Was ta tematyka, to zachęcam Was też do obejrzenia live'u, który był na temat chorób. Związanych ze stawami. Tam bardzo wiele cennych informacji było na temat roślin, terapii, które warto wdrożyć w przypadku chorób reumatycznych. A tutaj, jak widzimy, bardzo duże skupisko pokrzywy, pojawiają się już owocki pokrzywy, które również możemy spożywać. Na wzmocnienie organizmu są również zasobne witaminy, minerały i też dobre kwasy tłuszczowe, więc to taki naturalny wzmacniacz organizmu. Dzisiaj podczas spaceru spotkaliśmy jeszcze wiele innych cennych roślin, niemniej jednak dzisiaj skupialiśmy się głównie na sać sukonopiasem. Roślina, jak widzimy, sprawdza się w wielu poważnych schorzeniach, zaczynając na układzie pokarmowym, schorzeniach wątroby, problemach nerkowych, odpornościowych, czy też po prostu w przypadku chorób ginekologicznych. Warto wszędzie tam o niej pamiętać, to co mówiłam. Sprawdza się w przypadku chorób zapalnych macicy, jajników, ogólnie przydatków. Warto wtedy o niej pamiętać, jeśli chcemy wzmacniać swoją odporność, jeśli chcemy zadbać o swoją wątrobę, nerki odciążyć, też odczyścić organizm, bo ona przecież także oczyszcza naszą krew z wszelkich toksyn zanieczyszczeń. Warto wtedy o niej pamiętać. No i oczywiście, jeśli nie daj Boże, doszłoby do rozwoju nowotworu, to również wyciągi alkoholowe. Warto tutaj rozważyć. Oczywiście, jak to bywa w terapiach, nie zawsze wszyscy mogą korzystać z danej rośliny. Standardowo kobiety w ciąży karmiące no, nie powinny sięgać po tą roślinę. Ale również osoby, które są uczulone na rośliny z rodziny złożowatych astrowatych również powinny zachować ostrożność. No i to co mówiłam, nie stosujemy dłużej niż dwa tygodnie. Staramy się robić przerwy, jeśli się obawiamy tutaj tych alkaloidów pirolizydynowych. Dla bezpieczeństwa Stosujemy dwa tygodnie, ale regularnie, codziennie, w odpowiednich tutaj dawkach, i na pewno te dwa tygodnie będzie wystarczające do tego, aby zauważyć już. Pierwsze rezultaty. Dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają, stawiają mi kawę. Jest to dla mnie motywujące i budujące, pozwala mi tworzyć coraz to lepsze treści. Również tym, którzy są moimi patronami, wielkie dziękuję. Dzięki Wam powstawają właśnie takie treści jak dzisiaj, a Dzięki tym treściom możemy docierać do coraz większej liczby osób, które mogą również poprawić swój komfort życia czy po prostu swoje zdrowie. Jeszcze raz wielkie dziękuję i zachęcam do poszukiwań tej pięknej rośliny sadzca konopiastego. Zachęcam do obejrzenia również moich wcześniejszych materiałów, które możecie znaleźć tutaj i tutaj.